Moi drodzy, ja jestem już w momencie, w którym naprawdę nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Nie wiem totalnie, co się dzieje, po prostu. Nie wiem, Marta, jeżeli ktoś kurwa zabronił ci rozmawiać ze mną, albo jakkolwiek cię naprowadza na to, żeby po prostu kurwa unikać mnie. Proszę, dajcie mi chwilę. Potrzebuję jednak dłuższej chwili na ogarnięcie tego wszystkiego, bo no za dużo po prostu wziąłem na swoje barki i nie radzę sobie z tym wszystkim. Nie chcę naprawdę nikomu robić pod górkę, nie chcę nic zrobić źle, więc potrzebuję po prostu przerwy od tego wszystkiego i w chuj mnie to dojechało. I ja wiem, że teraz każdy influencer, każdy reklamodawca powiedziałby, że to nie ma sensu, żeby w ogóle coś takiego dodawać. Ale ja biorę odpowiedzialność w tym momencie za swoje słowa i biorę odpowiedzialność za swoje czyny z przeszłości i za wszystko tak naprawdę. Ja wiem, że nie byłem święty, ale tego samego oczekuję od innych osób, bo czuję, że zostałem w tym wszystkim sam i przykro mi strasznie. Myślałem, że będę lepiej o wiele znosił tą właśnie mityczną samotność, ale także ja na koniec jeszcze tylko przepraszam, jeżeli kogoś zawiodłem kiedyś moimi czynami i mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy kiedyś.